Witam wszystkich. Tutaj muszę zająć się trochę, że tak powiem, dopieszczeniem, zmianą pewnych szczegółów. Otrzymałem także od pewnych osób zastrzeżenia. Wiem, że nie zostało to wszystko zrobione w 100%. Wiadomo, człowiek chciał już jeździć, cieszyć się tą jazdą. Jest teraz troszkę czasu, znajdzie się tego troszkę czasu, więc myślę, że pewne defekty można zawsze poprawić coś. Więc idąc od początku, powiem wam, że przednie koło przy wyższych prędkościach ma bicie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy złą oponą, bądź może być rawka wykrzywiona, obręcz, jak to się mówi. Może trzeba nacentrować całe koło. Więc muszę się zastanowić, czy kupić nową oponę i nowe całe koło, ponieważ powiem wam, że no te szprychy nie są też w dobrej kondycji, są zardzewiałe. Brzydko to trochę wygląda w stosunku do reszty motocykla. Przedni błotnik, nie wiem, czy pamiętacie, ale była uszkodzona pompa hamulcowa. Płyn niestety wydostał się ze zbiornika i ten płyn spowodował uszkodzenia właśnie na lakierze, na błotniku oraz na zbiorniku paliwa, więc błotnik, zbiornik paliwa prawdopodobnie musi być ponownie lakierowany. Jest także problem z odbojnikami, podczas skręcania, właśnie tak jak teraz motocykl stoi, kierunkowskazy tutaj obijają zbiornik paliwa delikatnie, właśnie powodując uszkodzenia lakierów, więc nie wiem, czy są te odbojniki uszkodzone, czy niepoprawnie zamontowałem kierunkowskazy, to będę musiał sobie wszystko przeglądnąć. Nie wiem, może jakieś zabezpieczenie dać na tych kierunkowskazach, żeby to dotykało mniej inwazyjnie ten zbiornik, bądź ograniczniki są może wyłamane w jakimś stopniu. Kolejna sprawa będzie to sprawa osłony tej gumowej gaźnika, tego dolotu powietrza. Na pewno nie będzie taki drut wiecznie wisiał, bo to trochę wstyd. Następnie licznik, prędkościomierz, no niestety szybka została zbita. Musimy znaleźć jakiś oryginalny, najlepiej licznik, powymieniać wskazówki, no i żeby to jakoś wyglądało. Więc jestem w trakcie serwisu MZ-ki. Co tutaj zostało zrobione? Więc naprężyliśmy bądź naciągliśmy trochę łańcuch, bo był luźny. Został oczywiście on nasmarowany. Bardzo fajnie, że właśnie MZ-ki, Simpsony, Jawy, TS-ki 350 mają tu takie te gumowe osłony na łańcuchy. Według mnie wydłuża to żywotność łańcucha. Łańcuch w ogóle widać, że nie jest zabrudzony żadnym piaskiem, ani właśnie żadnego rodzaju jakimś zabrudzeniem, zakurzeniem, który występuje podczas właśnie jazdy na drogach takich polnych. No, zapłon CDI, jak to CDI, jak zakręciłem raz, to nic przy nim nie robiłem, nic nie przestawiałem, nic nie ustawiałem. Śmiga, pali, no i jeździ. Chcecie sobie zobaczyć, jak montowałem taki zapłonik CDI. Film wam się tutaj ukaże. Zachęcam do oglądnięcia dla zainteresowanych. Kolejna kwestia. Kwestia kontrolek. Kolejna kwestia kontrolek. Ta zielona kontrolka świeciła się troszkę słabszym światłem podczas zapłonu. Miała tak naprawdę migać tylko po włączeniu kierunkowskazu lewego czy prawego. Powiem wam, że jest w tym jakiś problem. Nie wiem, gdzie leży powód tego, że ona tu jakieś napięcie puszcza na tą kontrolkę. Nie wiem, możliwe, że przerywacz. Zapróbowałem podłączyć te przewody, tak jak tam kolega mi napisał ostatnio w komentarzu, że kontrolka plus do lewego kierunku, minus do prawego, bądź na odwrót, i jedna z drugą zamienia się plus minus. No ale dalej jest to samo, nie wiem, gdzie leży błąd. Więc myślę, że dam sobie z tym spokój. No jestem za cienki w uszach, żeby to wszystko znowu rozkręcać,
i sprawdzać, bo tak naprawdę no nie przeszkadza mi to, może to nie jest zgodnie z oryginałem, no ale taka kontrolka, no też nie jestem aż taki pedantyczny, żeby się wszystkiego czepiać. Ja mówiłem, koło pójdzie do wymiany, to jest w ogóle jakaś inna opona założona, 3.0, podobno oryginalna jest, z tego co się dowiadywałem, 2.75, tu jest 3.0, ta szerokość, czy grubość, czy wysokość. No i tak to wygląda, no. Tak jak mówiłem, zbiornik jeszcze pójdzie do lakierowania i błotnik. No i to by było na tyle, zajmiemy się jeszcze licznikiem, powymieniamy wszystko, pozakręcamy, no trochę ją tak dopieścimy, no ale to wiadomo, to jest motocykl kultowy, ja to nim wszędzie jeżdżę i po drogach polnych, i po asfalcie, więc ja tam aż takie bardzo szczegóły nie dbam, więc trzymajcie się, widzimy się później. Mamy tu nasze koła, proszę popatrzeć, jaka jest różnica, 3.0 i 2.75, więc zmienimy sobie jeszcze tarczę. Przykręcimy sobie tarczę i będzie wszystko w porządku. Proszę zobaczyć, nowe koło po regeneracji, piasta odmalowana, nowe łożyska, obręcz jak się lśni, szprychy, nowa dętka, opona, więc MZ-ka troszkę będzie lepiej się prezentować. No to już zobaczymy na motocyklu, więc idziemy dalej. Kolejny dzień zmagań serwisowych z naszą MZ-ką. Wylaliśmy jeszcze troszkę oleju przykładniowego. Wiadomo, wszystko sprawdzone poprzez tą śrubę rewizyjną. Była ona wykręcona. Troszkę oleju się wylało, więc zakręciliśmy wszystko. Więc olej mamy w porządku. Odnośnie prędkościomierzy, powiem Wam szczerze, że mamy tutaj oryginalny właśnie prędkościomierz. Może zrobimy go na wzór chińskiego, znaczy się na wzór chińskiego. Powiem Wam, że chciałbym zamienić tą wskazówkę, żeby były już jednakowe w dwóch licznikach. Zmienimy także ramkę oraz szybkę. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Zmienimy licznik, znaczy się przebieg ustawimy zgodnie z tym starym. Cyferblat zostawimy, coś tam w środku porobimy. Myślę, że on będzie naprawdę dobry. Tutaj zapewniono mnie, że on jest sprawny, więc zobaczymy. A powiem Wam, że ten chiński zakłamuje. To nie jest dobry licznik, nie jest dobry szybkościomierz. Nie wiem dlaczego. Jest źle kilometry pokazuje i ogólnie zaniża prędkość. Co do obrotomierza nie mam zastrzeżeń, ale do tego to jest, powiem Wam, porażka. No nic, działamy. Jestem na etapie skręcania liczników. Powiem Wam, że ta wskazówka chińska jednak nie będzie. W środku ma taki troszkę mniejszy otwór. Kolorystycznie jest, no pasowałaby, bo jest taka sama jak tamta w szybkościomierzu, obrotomierzu, przepraszam. Tu mam oryginalną MZ-owską z 250. No tutaj trochę się różni, kurde. No ale Wam powiem, że może znajdę jakiś, kurde, lakier i pomaluję tą wskazówkę i potem dopiero założę, co Wy na to. No nic, zobaczymy jak to dalej będzie, będziemy coś kombinować na spokojnie. Więc zimowy serwis częściowo zakończony. Idąc po kolei, udało się naciągnąć tą gumę, zmieniłem jej pozycję. Tutaj kolega cichy 525 podpowiedział, żeby kupić kolejną, uciąć, dokleić. No nie wiem, czy dałoby to radę, no pewnie by to dało, jakoś bym mógł pokombinować. Bardzo dziękuję za propozycję, serdecznie pozdrawiam kolegę. Co tu jeszcze zostało zrobione? Dolano oleju, mamy nowe koło, liczniki pokombinowałem, teraz tak się otóż prezentują. Ogranicznik był w porządku, zmieniłem pozycję tutaj tego pałąka, tak mi się wydaje, że właśnie on obijał zbiornik w tym miejscu, właśnie w tych miejscach na dole. Zbiornik pójdzie do pola kierowcy. Więc na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję za uwagę.
Musimy się także skupić na naszym motocyklu Jawie TS350. Tutaj łapcie playlistę, możecie sobie popatrzeć, co tam kombinuję. Jestem oczywiście amatorem. Nie jestem żadnym profesjonalistą, żadnym profesjonalnym mechanikiem. Robię tak po swojemu, wedle uznania, pod siebie. No i tak to wygląda. Jakoś mi to idzie czasem lepiej, czasem gorzej. Więc bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.